Czołem. Dzisiaj taki dość szybki film z ręki, w którym pokażę Wam trochę rzeczy z kolekcji, która ostatnio do mnie trafiła. Świetnej kolekcji żetonów gdańskich. Żetony, które były używane w bardzo różnych zadaniach, jako rozliczenie pracy, zarówno miejskiej, wałowej, szarwarkowej, jak i na przykład spichlerzach, jako liczmany kupieckie, jako środek rozliczeniowy, ale też na przykład żetony komunijne, które służyły do oznaczenia tego, że ktoś mógł przystąpić do komunii, że się wyspowiadał, że posiada stan, który pozwala mu na przystąpienie do komunii. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Temat nie do końca zbadany, cały czas pogłębia się nasza wiedza na jego temat i bardzo, bardzo rzadkie, ciekawe walory. Pierwszym żetonem, dużym żetonem, takim pełnopostaciowym, ale przyciętym w epoce z 1646 roku. Super rzadki, duży żeton, praktycznie w ogóle nie do znalezienia na rynku, tak? Z postacią trzymającą tarczę z herbem Gdańska. Następny żetonik, komunijny żeton z parafii świętego Piotra i Pawła. Bardzo, bardzo rzadki żeton również. Poza tym bardzo dużo żetonów takich klasycznych. Żeton z kogutem, miejski, wałowy. Żeton z herbem Gdańska, 76 rok. Piękny żeton z orłem. Tutaj na przykład duży żeton, taki miejski z herbem Gdańska. Małe żetony gmerkowe. Tutaj kolejny żeton z herbem Gdańska, 58 rzadki. Jednokrotny. One w różnych rozmiarach były wydawane za wielokrotną dzienną pracę. Znaczy takie małe żetony to była praca jednego dnia, a takie duże to była praca wielu dni. Bardzo, bardzo ciekawy temat. Żeton przeprawy mostowej. Tutaj kolejny żeton z herbem Gdańska. Bardzo rzadki i ciekawy żeton z nietoperzem z 1574 roku za nocne stróżowanie. Żetonem za nocne stróżowanie jest też znany żeton z sową, również 74. Są też naprawdę w pięknym stanie, głęboko wybite żetony. Generalnie kolekcja praktycznie niedościgniona, jest to tylko jej część, jest to tylko jakiś jej element i powiem Wam, że na mnie zrobił to ogromne wrażenie. Duży żeton z wilkiem nad falami warującym. Bardzo ciekawy, duży żeton z XV wieku, z XVI wieku, początku, kiedy jeszcze z XV wieku, kiedy jeszcze w herbie Gdańska nie było korony. Bardzo, bardzo ciekawa rzecz. Generalnie rzecz ujmując, jest to fenomenalny zbiór, który pokazuję tak wyrywkowo, ale będzie on oferowany do sprzedaży na mojej grupie facebookowej, do której link macie w opisie. Ale jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, wyślijcie mi maila, na maila, którego podaję w opisie i prześlę Wam po prostu listę zdjęć z cenami, ponieważ myślę, że każdy zasługuje na szansę, żeby wziąć udział w rozbieraniu takiej kolekcji, kiedy mamy takie piękne żetony, 59, 1559, Waldzeichen, żeton wałowy. To były żetony przyznawane za prace konserwacyjne i stróżowanie na wałach Gdańska. Tutaj bardzo piękny żeton Eingangs Scharwerk, czyli jednokrotny szarwark. Bardzo rzadki żeton z niedźwiedziem grającym na trąbce. Do tego w wyśmienitym, naprawdę wyśmienitym stanie. Tutaj jeden z też rzadkich żetonów, które tu się znajdują. 1571 Dansker Wal Teren. Bardzo, bardzo rzadki pięciokątny żeton. Naprawdę bardzo ciekawy z 1571. Ale są też żetony na przykład
Spichlerze pod Łabędziem, 1641. Bardzo, 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 bardzo rzadki żeton. Z innych bardzo ciekawych żetonów, tutaj na przykład świetny żeton gmerkowy, ale wypukły, z takim wystającym guzikiem. Bardzo rzadka pozycja. Żeton z rybami, też handlowy, gmerkowy, bardzo rzadki. Żetony z serii z narzędziami, które były używane do konserwacji murów. Tutaj jest żeton z łopatami. Tutaj jest na przykład żeton bardzo rzadki z taczką. Są to bardzo, bardzo poszukiwane, bardzo ciekawe żetony. Tutaj drugi żeton z sową na takim cienkim krążku. Bardzo rzadki żeton, jeden z ciekawszych żetonów z tej serii, która przedstawiała zwierzęta zdecydowanie. Tutaj żeton późniejszy z 1670. Żetony późniejsze niż XVI wiek są już bardzo, bardzo rzadkie. A tutaj w tym zbiorze znajdują się nawet żetony z czasów napoleońskich. To jest na przykład żeton z czasów napoleońskich, 1814 rok. Bardzo, bardzo, bardzo rzadki żeton. Tutaj piękny żeton komunijny z 1722 roku. Są to naprawdę fenomenalnie rzadkie pozycje. I no, nie pozostaje mi nic innego powiedzieć, niż zaprosić Was do wstąpienia do mojej grupy, bądź też napisania maila i oczekiwania cierpliwego na ofertę, no, która będzie się pojawiała, tak żeby dać szansę wszystkim po trochu. Nie mam zamiaru wystawić tego wszystkiego jednego dnia. Niemniej jednak, no wtedy naprawdę byłoby bardzo ciekawie. Tutaj bardzo rzadki żeton z przytułku Świętego Andrzeja, 1633 rok. Tutaj śliczny żetonik gmerkowy. Żetony kupieckie. Bardzo rzadkie, bardzo ciekawe. Tutaj też żeton z gdańskiego Spichlerza. Bardzo rzadki. Generalnie rzecz ujmując, kolekcja, która składa się z wielu naprawdę super rzadkich żetonów. Tutaj na przykład dwukrotny żeton na jednym krążku. Bardzo, bardzo rzadka pozycja z 1677 roku, z panowania Sobieskiego, bo tutaj zamiast dwa żetony ktoś nabił po prostu dwukrotnie stempel na dłuższym kawałku i to jako dwukrotny żeton wypłacono. Bardzo, bardzo ciekawa i rzadka pozycja. Oczywiście najbardziej robią wrażenie te żetoniki miejskie z herbami Gdańska. Bardzo rzadkie. Waltekę 1566. Bardzo rzadki żeton. 1589. Są to generalnie świetnej rzadkości, bardzo poszukiwane pozycje. No i myślę, że mogę z dumą powiedzieć, że uczestniczę w sprzedaży jednego z najciekawszych zbiorów tych żetonów, który zresztą był zbierany bardzo długie lata, ponieważ ten człowiek, no, zbierał żetony nie 10 i nie 15 lat, to należy powiedzieć. To jest zbiór, który w dzisiejszych czasach już byłby nie do osiągnięcia praktycznie. Tak mi się wydaje przynajmniej i myślę, że jestem w stanie to potwierdzić jakby praktyką. Także kilkadziesiąt żetonów gdańskich już niebawem na mojej grupie na Facebooku, do której serdecznie Was zapraszam. No i oczywiście myślę, że jest o co walczyć, ponieważ spora część z tych żetonów jest mi widziana po raz pierwszy albo jeden z pierwszych i myślę, że będzie to szalenie interesująca przygoda. Do zobaczenia i oczywiście zapraszam do grupy, link w opisie. Zapraszam do pisania maili, mail również w opisie. Do zobaczenia, cześć.